Moi drodzy, jestem zaszczycony i bardzo wzruszony i szczęśliwy. Z wielką przyjemnością i radością witam na antenie Radia Tok FM pana profesora Adama Strzembosza. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór panu. Bardzo dziękuję, że przyjął pan moje zaproszenie. To dla mnie zaszczyt. Proszę bardzo, słucham pana. Okej. Panie profesorze, długo się zastanawiałem przed tą rozmową, jakie zadać panu pierwsze pytanie. Ale pomyślałem, że zapytam tak. Jakie wartości były dla pana zawsze najważniejsze jako prezesa Sądu Najwyższego, jako prawnika, jako działacza Solidarności? Czym tak naprawdę kierował pan się w życiu i o co pan tak naprawdę walczył? Na czym panu najbardziej zależało? Proszę pana, ja urodziłem się w 1930 roku, w 1939 wybuchła wojna. No, tak. Przeżywałem ją tak jak wszyscy mniej więcej w moim wieku, chociaż los oszczędził moją najbliższą rodzinę. Po wojnie znalazłem się w sytuacji bardzo niekomfortowej, bo w Polsce Ludowej. Oczywiście na początku to wszystko nie wyglądało tak groźnie. Wtedy zresztą jeszcze lasy były pełne oddziałów partyzanckich. Sytuacja była niestabilna, władza się z tym liczyła, chociaż tymi, którzy stawiali czynny opór, rozprawiała się bezwzględnie. Potem jednak przyszedł 49 rok i tak zwany okres zaostrzonego stalinizmu. Ja wtedy akurat zrobiłem maturę, rozpocząłem studia na prawie. Już na drugim roku wydawało się, że nie będzie warto studiować. Wybuchła tak zwana wojna koreańska. No, spodziewaliśmy się, że nas wezmą na front. Na szczęście do tego nie doszło. Inne państwa między sobą załatwiły tę sprawę, chociaż trochę polskich lotników tam też się znalazło. Po studiach studiowałem na dwóch stopniach, to znaczy na pierwszym stopniu ogólnym i na prawie międzynarodowym. Tam nas było 12 zresztą z całej Polski, bo to trzeba było mieć bardzo dobre stopnie. Jak to skończyłem, zostałem skierowany w ramach nakazu pracy do ZUS-u, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No, nie była to praca ciekawa, ani zgodna z moimi zainteresowaniami, ani wykształceniem w gruncie rzeczy. Kiedyś nastąpiły zmiany po 56 roku, zdecydowałem się, kończył mi się akurat okres 3-letniego odrabiania w ramach nakazu pracy mojej działalności i wobec tego zgłosiłem się na aplikację. To był już okres bardzo daleko idących spraw, zmian, toczyły się sprawy rehabilitacyjne, wydawało się, że będzie znacznie dalej pójdą te zmiany niż faktycznie poszły. No, w ten sposób skończyłem studia w ZUS, aplikacja, asesura, sąd, byłem sędzią dla nieletnich, następnie wizytatorem do spraw nieletnich, zrobiłem doktorat, habilitację, zacząłem pracować w Instytucie Badania Prawa Sądowego. Wtedy wybuchła, jak to się mówi, Solidarność, zaczęły się te zmiany. Ja byłem mocno zaangażowany, byłem przewodniczącym Komisji Solidarności, byłem w regionie Mazowsze, byłem
Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, około 1000 sędziów asesorów, było wtedy Solidarności, między czwarta część, piąta część. No, byłem też w władzach krajowych, bo zostałem na zjeździe woli do nich wybrany. Po wybuchu stanu wojennego zostałem wyrzucony z sądu przez Radę Państwa, a także zostałem odwołany ze stanowiska docenta, jaki zajmowałem w Instytucie Badania Prawa Sądowego. No, ale przyszły zmiany, brałem udział w podstoliku do spraw prawa i sądów, współprzewodniczyłem w tym stoliku. Zostały jeszcze za okresu Solidarności Sądowej, później opracowane pewne zmiany zasadnicze w zakresie ustroju sądu, w zakresie gwarancji niezawisłości sędziowskiej. No i w efekcie, będąc już profesorem, bo pracowałem na KUL-u po 1982 roku, zostałem powołany następnego najpierw wiceministra sprawiedliwości, potem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tam pracowałem 8 lat, potem wróciłem jako wykładowca akademicki, aż do emerytury tym się zajmowałem. I właściwie wydawało się, że na tym moja działalność się skończy, no ale niestety zaczęły się znane wydarzenia, które musiałem się zaangażować, bo one zakwestionowały trójpodział władzy, wszystkie uprawnienia związane z instytucjami, które gwarantują prawa obywatela, prawa człowieka. Ja całe życie swoje zawodowe zajmowałem się prawem i to takim prawem, które miało być prawem prawym, to znaczy zgodnym z podstawowymi normami moralnymi, zgodnym z potrzebami społecznymi, które należało szeroko rozumieć, nie tak jak to było za Polski Ludowej, gdzie te interesy miały być interesami klasowymi, też szczególnie chronione w gruncie rzeczy. Chroniono pewną grupę ludzi, którzy w powiązaniu bliskim ze Związkiem Radzieckim sprawowali władzę w Polsce. No to chyba pokazuje mniej więcej, jakimi wartościami się kierowałem. Tym, czym powinien zajmować się prawnik, przede wszystkim człowiek, który chce, żeby prawo było prawe, żeby było oparte na takich podstawach, które gwarantują innym ich wszystkie uprawnienia, jakie należą się każdemu człowiekowi. Tak to wyglądało. No, jestem, staram się być katolikiem. Wprowadziłem pewne zmiany, znaczy byłem inspiratorem pewnych zmian, które przy pomocy moich kolegów wprowadziłem, mianowicie separację, opok rozwodów. No, takie rzeczy robiłem, które wydawały mi się ważne, a przede wszystkim zajęłem się rehabilitacją ludzi skazanych przez tamten poprzedni system, które to osoby no, były nieraz już na tamtym świecie, ale należała im się rehabilitacja i tu przy pomocy moich pracowników Zbiora Orzecznictwa wyszedłem poza pewne schematy myślowe, które dotychczas miały miejsce i później ta moja koncepcja związana z rewizjami nadzwyczajnymi, które składałem, została podzielona przez prokuraturę generalną, naczelnego prokuratora wojskowego. Dzięki temu w sumie kilka tysięcy osób zostało zrehabilitowanych. Tak wyglądał mój życiorys i tak wyglądały też wartości, którym służyłem. Panie profesorze, a obserwując obecną sytuację w polskiej polityce, nie ma pan takiego wrażenia, że coraz mniej mamy do czynienia
z państwem demokratycznym, z państwem, które, w którym, tak jak pan powiedział, prawo jest prawem, wartości człowieka są wartościami człowieka. Jakie jest pana spojrzenie na to wszystko, co się dzieje obecnie w naszym kraju? Proszę pana, ja wielokrotnie się w tym zakresie wypowiadałem, chociaż jestem sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku i pewne ograniczenia mnie obowiązują, ale działanie na rzecz praworządności należy do i uprawnień, i obowiązków również sędziego. No więc wiadomo, co się na początku stało z Trybunałem Konstytucyjnym, który jest w tej chwili instytucją fikcyjną, prawie niedziałającą. Krytykowano poprzedni Trybunał, ponieważ załatwiał poniżej 400 spraw rocznie. W zeszłym roku obecny Trybunał załatwił 24 sprawy, w poprzednim 30 kilka, czyli właściwie trudno powiedzieć, że istnieje i że spełnia rolę strażnika Konstytucji, bo taka jest jego podstawowa rola. No później wbrew Konstytucji powołano nową Krajową Radę Sądownictwa, czyli organ, który ma decydujący głos w składaniu wniosków do prezydenta o powołanie na stanowisko sędziowskie lub awansowanie sędziego. Krajowa Rada miała poza innymi osobami składać się w swej większości sędziów, wybranych przez sędziów. To się nie stało. Zmieniono ustawę w ten sposób, że już była rażąco sprzeczna z konstytucją, ale szalenie dla władz wygodna, bo tych 15 sędziów powołały organy o charakterze politycznym, bo Sejm, no a poparcie ich przez sędziów sprowadziło się, jak się udało ujawnić te podpisy, które trzymano w tajemnicy. 15 sędziów zyskało oparcie, 37 sędziów, głównie urzędników sądowych i nominatów z ostatniego okresu działania ministra Ziobry. Także to było drugie, no potem próby rozsadzenia Sądu Najwyższego przez obniżenie wieku sędziów, no to się spotkało z reakcją Trybunału w Unii Europejskiej w Luksemburgu. Trzeba było tych sędziów usuniętych przywrócić. Była walka o pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ponieważ pani prezes skończyła w międzyczasie 65 lat. Chciano ją objąć tym obniżonym wiekiem, bo wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego mogą pracować, jeżeli chcą, do skończenia lat 70. Później odbyły się różne próby osłabienia czy eliminowania Sądu Najwyższego poprzez powołanie dwóch izb, których dotychczas nie było, przy czym jedna z tych izb, jak się później okazało, nie spełniała wymogów sądu, ponieważ w gruncie rzeczy była sądem specjalnym, który jest niedozwolony w Polsce w warunkach, w których nie mamy do czynienia ze stanem wojennym. To tak zwana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Obecnie zresztą izbę tą Trybunał w Luksemburgu zawiesił, znaczy jej działalność zawiesił. Pewnie za jakiś czas zapadnie ostateczne orzeczenie, czy ta pseudo-część Sądu Najwyższego może funkcjonować, czy też nie. Ja w tę dyskusję jestem zaangażowany. No, pewnie pan się z tym spotykał. Jeżeli o obecne wybory chodzi, mówiłem o tym w poprzednią sobotę w sposób jednoznaczny, że będę popierał, popieram każdego kandydata, który występuje w obronie
praworządności w Polsce. Teraz jest pan Rafał Trzaskowski, ale mógłby być pan Kosiniak-Kamysz czy kto inny. Nie miałbym żadnych oporów, by ich popierać, bo tu nie chodzi o to, kto będzie prezydentem, tylko jaką funkcję spełni przy zahamowaniu dalszej destrukcji państwa praworządnego. Proszę mi powiedzieć, panie profesorze, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zatrzymać tą destrukcję naszego kraju? Nie jesteśmy w stanie, jeżeli w głosowaniu, które się odbędzie w niedzielę, zatamujemy ten proces destrukcji poprzez zmianę prezydenta. A proszę mi powiedzieć, co by pan powiedział tym ludziom, którzy do tej pory wahają się, czy w niedzielę pójść zagłosować, czy też nie. Bo jak pan zapewne zauważył, jak my wszyscy widzimy, nastroje społeczne są bardzo skrajne. Ale co by pan powiedział tym ludziom, którzy są bezsilni, którzy stracili wiarę? Dlaczego bezsilni? Prawo głosu ma każda osoba, która ukończyła 18 lat. Jeżeli mają trudności w dotarciu do punktu, w którym się głosuje, można to zrobić przez pełnomocnika korespondencyjnie w różny sposób. Nie ma właściwie fizycznej przeszkody, której by nie można było się oprzeć. Są różne sposoby głosowania bez względu na stan fizyczny, jeżeli tylko ma się polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych, no i skończone 18 lat. Tym osobom, które nie będą chciały głosować, pozostawiam tę decyzję. To jest sprawa ich sumienia. Niech oni sami zdecydują, czy chcą mieć wpływ na rzeczywistość naszego kraju, czy nie. Nikt nie ma takiego obowiązku prawnego głosować. Jeśli mu tego nie nakazuje sumienie, to jest jego sprawa. Jednak, bo jak pan słusznie zauważył, wielu z nas narzeka, że to jest źle, to jest nie tak, to się musi zmienić, ale prawda jest niestety taka, że jak nie pójdziemy do wyborów, nie pójdziemy do tych urn, to tak naprawdę nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni bez naszego udziału. To jest moment na pewno bardzo ważny. Niech każdy w swoim sumieniu zadecyduje. Ja zadecydowałem, jak panu mówię, poparłbym każdego kandydata na prezydenta, któremu bliska jest sprawa naszego kraju, naszej pozycji w świecie. No i przede wszystkim ochrona praw obywatelskich i ludzkich. A dlaczego pana zdaniem pan obecny prezydent Andrzej Duda nie powinien już być prezydentem? Proszę pana, no ja powiedziałem, dlatego że bierze udział w destrukcji państwa polskiego i przede wszystkim łamiąc wielokrotnie konstytucję, godzi się na to, że trójpodział władz w Polsce jest właściwie już teraz fikcją nieomal, że atakuje się sądownictwo, które się sobie chce podporządkować i tak dalej, i tak dalej. On temu nie zapobiega, ma prawo weta.
skoro tak jest, to musi przyjść ktoś taki, kto będzie mógł wetować, skutecznie zapobiegając temu dramatowi, którego jesteśmy świadkiem. A w którym momencie, według pana oczywiście, konstytucja zaczęła być łamana? Od samego początku. Pan prezydent uniewinnił człowieka, który nie był prawomocnie skazany, czyli uniewinnił niewinnego. No, nie trzeba tłumaczyć, jaka to jest istotna sprzeczność sama w sobie. Dlatego, że gdyby doszło do prawomocnego skazania, ten pan nie mógłby być ministrem, a został ministrem. Następnie nie przyjął przysięgi, przyrzeczenia przez sędziów wybranych w sposób prawidłowo do Krajowej Rady, do Trybunału Konstytucyjnego. Później zaaprobował ustawę, która sprzecznie z Konstytucją utworzyła nową Krajową Radę Sądownictwa, podpisał ustawy obniżające aktualnie orzekającym sędziom ich wiek, bez którego nie można ich było pozbawić, ponieważ był to wiek zafiksowany najwyższej rangi aktami prawnymi i oczywiście można sobie zmieniać wiek, ale odnośnie sędziów, którzy będą powołani, ale nie wobec sędziów powołanych. To tak jakby ktoś uchwalił, że prezydentem może zostać jedynie osoba, która ukończyła 50 lat, wobec tego, że pan Duda ma 48, wobec tego pozbawiamy go stanowiska prezydenta. To coś bardzo analogicznego. Takich wypadków było bardzo wiele. Uważam, że jego absolutne podporządkowanie się interesom PiS-u, a przede wszystkim jednego człowieka, a nie interesu kraju, powoduje, że nie powinien dalej pełnić tej funkcji. Mam takie wrażenie, że mimo tego, że dużo się mówi o tym, że jesteśmy państwem, w którym jest demokracja, ale ja mam takie wrażenie, że tej demokracji, nie tylko ja mam takie wrażenie, że tej demokracji jest coraz mniej. No więc właśnie, sam pan odpowiedział na swoje pytanie. A jest coś, o co teraz, obserwując to wszystko, co się dzieje, jest coś, o co pan najbardziej się martwi? No, martwię się o przyszłość mojego kraju. W tej chwili szykują się ogromne konflikty w skali całego świata. Stany Zjednoczone, a Chiny, inne kraje, agresywna postawa Rosji, szereg źródeł konfliktów. No, można by to szeroko omawiać. Polska sama, pozbawiona oparcia w Unii Europejskiej, będzie przedmiotem gry silniejszych i w ten sposób może jej niezawisłość stać się zwykłą fikcją. Czy pana zdaniem po zmianie naszego prezydenta te konflikty społeczne i międzyludzkie uspokoją się? Nie wiem, proszę pana. Ja o przyszłości nie mogę nic więcej powiedzieć. Każdy ma swoje jakieś przewidywania. A co wywołuje pana zdaniem? Jaki jest powód takich największych społecznych napięć? Proszę pana, to już jest pytanie raczej do socjologa. Te napięcia są związane z wieloma czynnikami. One były omawiane w różnych pracach monograficznych. Ja nie chciałbym tutaj występować w roli, której
do której nie jestem dostatecznie przygotowany. Na ten temat było bardzo, bardzo dużo publikacji. Należy się do nich odwołać. Mhm, rozumiem. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Kłaniam się panu, życzę wszystkiego dobrego panu i pana słuchaczom. Do widzenia. A ja panu życzę wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Adam Strzembosz. Pozwólcie, że może przez te kilka minut przemilczę to, co usłyszeliśmy przed chwilą, ponieważ nie wymaga to komentarza. Niech każdy w swojej głowie teraz sobie to wszystko ułoży i wyciągnie odpowiednie wnioski, a będzie przygrywała nam i śpiewała Maria Koterska.